kursu Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł Rozróżnianie i stosowanie metod kalkulacji. Temat metody kalkulacji kosztów. Kalkulacja jest to ustalenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu. Kalkulacja kosztu wytworzenia powinna pozwolić na ustalenie łącznej sumy kosztów przypadającej na każdy przedmiot kalkulacji, produkt, grupę zbliżonych rodzajem produktów, ale również i poszczególnych pozycji kalkulacyjnych. Kalkulacja polega więc na dostarczeniu informacji o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości. Mówi się wówczas o tak zwanym układzie kalkulacyjnym kosztów. Wyróżnia się następujące metody kalkulacji. Kalkulacja podziałowa, która dzieli się na podziałową prostą, podziałową współczynnikową. Kalkulacja doliczeniowa, która dzieli się na zleceniową, asortymentową. Kalkulacja podziałowa prosta polega na ustaleniu jednostkowego kosztu produkowanych wyrobów lub usług poprzez podzielenie łącznej sumy kosztów przypadających na te produkty przez liczbę wyprodukowanych jednostek produktów. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami polega na sprowadzeniu kosztów różnych wyrobów do wspólnego mianownika dzięki przeliczeniu ich za pomocą współczynników na jednorodne, umowne przedmioty kalkulacji. Wielkościami służącymi do ustalenia współczynnika mogą być na przykład ciężar produkowanych wyrobów gotowych, pojemność, grubość, czas obróbki i tym podobne. Etapy sporządzania kalkulacji współczynnikowej. Określenie sumy poniesionych kosztów, ilości wyprodukowanych wyrobów, współczynnika dla każdego wyrobu, łącznej liczby jednostek przeliczeniowych, sumy poniesionych kosztów w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych, kosztu jednostki przeliczeniowej, obliczenie kosztu jednostkowego wyrobu. Kalkulacja doliczeniowa stosowana jest w przedsiębiorstwach wytwarzających szeroki asortyment wyrobów zróżnicowany pod względem rozmiarów produkcji, konstrukcji oraz technologii procesu wytwórczego, produkujących jednostkowo lub seryjnie wyroby charakteryzujące się znaczną odmiennością. Kalkulacja doliczeniowa, zleceniowa polega na tym, że odrębnie kalkulowane są koszty wytworzenia całego przedmiotu kalkulacji objętego odrębnym zleceniem produkcyjnym. W kalkulacji doliczeniowej podstawową zasadą jest grupowanie kosztów rodzajowych według możliwości udokumentowania ich związku z wyróżnionymi jednostkami kalkulacyjnymi, przedmiotem kalkulacji. W wyniku tego tworzy się strukturę kosztów. Koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty pośrednie rozlicza się na podstawie kluczy podziałowych, np. płace bezpośrednie, koszty bezpośrednie ogółem, maszynogodzina i tym podobne. Etapy. Otworzenie kart kalkulacyjnych dla każdego zlecenia lub asortymentu. Naniesienie kosztów bezpośrednich na poszczególne karty kalkulacyjne. Koszty wydziałowe dolicza się na podstawie kluczy podziałowych. Ustalanie technicznego kosztu wytworzenia na poszczególnych kartach kalkulacyjnych. Kalkulacja asortymentowa, zwana okresową lub remanentową, polega na tym, że zamiast oddzielnego kalkulowania kosztów poszczególnych zleceń produkcyjnych uruchamianych w ciągu miesiąca, kalkuluje się koszty produkcji danego wyrobu wytwarzanego w danym miesiącu, bez względu na liczbę serii produkowanych w tym miesiącu. Koszty pośrednie każdego asortymentu doliczane są według tych samych zasad, co przy kalkulacji doliczeniowej zleceniowej. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.